Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Skin to jest skin mojej siostry, która grała na moim koncie. Więc no. I w tym odcinku to jest poradnik, możecie zauważyć po tytule. Pokażę Wam, jak kopiować budynki. Na przykładzie takiego mojego miasteczka. Tutaj właśnie to wszystko, co tutaj zrobiłem, to jest skopiowane. Tutaj. Bo też tego nie wiedziałem. Więc pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić. Więc tak. Po pierwsze, ja sobie wytyczę trochę ekwu tutaj. O, dobra, w ogóle cały se usunę. I tak. Dobra. Najpierw wybieram, jaki budynek chcemy skopiować. Ja na przykład, nie wiem, no tutaj mogę sobie wybrać, nie? I chciałbym sobie skopiować, no bo ten skopiuje to najprostszy. Chciałbym skopiować ten domek. No i jak to zrobić? Trzeba najpierw kliknąć F3. Wyświetla nam się taki kursor. On jest potrzebny. I trzeba dopasować do niego rogi. Jak tak się stanie, to tutaj róg się dopasowuje do tego kursora. A tutaj się nie dopasowywuje już, nie? Tutaj się nie dopasuje. Już jest odwrotnie. Dlatego tutaj, tak jak jest ten kursor, stawiamy jakiś zwykły bloczek. Odtąd skopiujemy i skopiujemy dotąd na przekątne, nie? Tylko tutaj wyżej, żeby dach nam się skopiował też. I taki domek nam się skopiuje, ale najpierw komendy jeszcze. Są bardzo proste. Musimy najechać celownikiem kursorem na blok. Ten właśnie pierwszy, który postawiliśmy. I wpisujemy klon. I teraz tam, gdzie mamy kursor, tam, no, takie są w tym miejscu koordynaty. I klikamy sobie to. To ostatnie. Tą ostatnią opcję. Czyli te wszystkie. Klikamy Ctrl A, przez co nam się wszystko zaznaczy. Ctrl X. I teraz mamy to skopiowane do schowka. Mamy to w schowku. Wychodzimy z tego czatu. Teraz wchodzimy tutaj. Klikamy Ctrl V, wkleja nam się to. Musimy tylko ten ukośnik tutaj X dać. Dajemy spacja i kolejne koordynaty na samym dole. Znowu klikamy Ctrl A i Ctrl X. Enter. I teraz najlepsze. Chcemy na przykład wkleić tutaj sobie domek. Stajemy. Skopiowaliśmy go w tą stronę. Nie da się ich obracać, tych domków. Przynajmniej ja nie tego nie mam robić. Skopiowaliśmy to tak. Czyli w tą stronę będą drzwi, czyli tak musimy to skopiować na przykład, no. Tak. Mniej więcej tutaj możemy stanąć. Klikamy Ctrl V. Musimy usunąć ten ukośnik. I wpisujemy te trzy takie, nie wiem jak to się nazywa. I uwaga, teraz się dzieje magia, klikamy Enter. Domek się skopiował. Oczywiście z tym tutaj, bo to też się skopiowało, też tam miałem, bo tam miałem dróżkę obok. Więc to możemy sobie usunąć. I mamy skopiowany domek. No i możemy skopiować sobie dużo takich domków, poprzerabiać trochę. Albo na przykład dać im tutaj drzwi, te usunąć. I będzie odwrotna wersja tego samego domku. No i tak można sobie kopiować wszystkie budynki. Mogę Wam jeszcze pokazać na przykładzie kolejnego domku. Na przykład takiego wielkiego biurowca. I ja go zrobiłem tak naprawdę z trzech takich. To jest budynek zrobiony z trzech takich. Nie chciało mi się budować, to zrobiłem trzy takie na górze, skopiowałem ten budynek i trzy razy go wkleiłem do góry. I wyszedł taki biurowiec fajny. Dlatego skopiujemy sobie go, żeby... No, pokażę Wam, jak to będzie. Tutaj mamy już tutaj blok, nie? To go zostawiamy. Najpierw jeszcze najważniejsze F3. Tutaj. Czyli odtąd, bo tutaj się dopasowywuje do rogu ten kursor.
jeszcze i odtąd. Tutaj mamy ten blok, nie musimy go zmieniać, jak to tak pokazuje. Czyli odtąd i teraz robimy tak. Albo najpierw sobie zaznaczmy. Teraz na przekątną tutaj. Zaznaczamy tak wyżej. Robimy time set day. O! I teraz najeżdżamy na kursorem, piszemy clone i te koordynaty. Ctrl A, Ctrl X. I teraz tutaj do tego bloku kursorem Ctrl V. Usuwamy ten ukośnik, bo on sobie skonował. Spacja, te koordynaty. Ctrl A, Ctrl X. Enter. Możemy teraz to usunąć, tutaj nic nie muszę. I wkleimy sobie też tam ten biurowiec. I on się wklei, w tą stronę musimy go wkleić. Tak, w tą stronę. I teraz na przykład tutaj niech będzie. A ja to zrobię trochę niżej. I Ctrl V. I teraz wpisujemy znowu trzy takie te i Enter. Oj, i tutaj coś nie wyszło. Też tak już wcześniej miałem. Nie wiem dlaczego tutaj nie można, ale spróbuję zrobić gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że tutaj też będzie można. That position is not loaded, czyli ta pozycja się nie załadowała. Aha, okej. Może trzeba to zrobić tak. I na nowo wpisać te. Czy ciężko wpisuję teraz? Nie. Nie wiem, ale za pierwszym razem się udało. Powinno wam to zadziałać. Jestem przekonany, że to wam zadziała. Nie wiem, co się dzieje. Wcześniej też tam próbowałem wkleić, nie dało się, ale tutaj się da. Nie wiem, nie załadowało się tutaj, nie wiem, czy się nie załadowało. Ale nieważne. Możliwe, że za wielki po prostu jest ten budynek, nie wiem. Bo to też skopiowałem na przykład. Ale ogólnie to wszystko działa. Dzięki za oglądanie. I do następnego odcinka. Cześć!